Witam Państwa bardzo serdecznie. Do wyjątkowo obrzydliwego incydentu doszło na przejściu granicznym w Medyce, gdzie protestowali polscy rolnicy przeciwko wwożeniu ukraińskiego zboża do naszego kraju. I tam właśnie dwóch Ukraińców, jeden filmował, a drugi podcierał sobie tyłek polską flagą. Ci Ukraińcy zostali schwytani przez polskich rolników, przekazani policji. Ośrodek do spraw monitorowania antypolonizmu zgłosił sprawę do prokuratury. No jestem ciekaw, drodzy Państwo, jaką w tej chwili postawę przyjmie prokuratura, bo tak naprawdę media głównego nurtu tą sprawą się nie zajmowały. Nie była ta sprawa nagłaśniana na przykład, a już na pewno nie była nagłaśniana przez, tutaj warto oczywiście to powiedzieć, przez Ośrodek do Spraw Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. I to działanie związane ze znieważeniem polskiej flagi śmiało mogłoby się mieścić w zakresie działania właśnie także tego Ośrodka do Spraw Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, bo jest to akt nienawiści. Bardzo jest także dziwne to, drodzy Państwo, że premier Donald Tusk, który zapewne ma wiele spraw na głowie, publicznie nie wygłosił żadnego w tej sprawie oświadczenia. No, on, premier Donald Tusk, ma bardzo wiele spraw na głowie. Głównymi sprawami, którymi się Donald Tusk zajmuje, to jest niszczenie państwa polskiego. To jest niszczenie polskiego rolnictwa, polskiego przemysłu, gospodarki, wszelkich inwestycji, także tych związanych z CPK. Niszczenie, bardzo ważna, istotna rzecz, niszczenie polskiej gospodarki energetycznej. Polska ma być uzależniona w pełni od Unii Europejskiej i gdy się Polskę zniszczy w ten sposób, czyli odbierze jej się prawo do decydowania o sobie poprzez odebranie jej niezależności, bo jeśli wszystkie surowce będziemy dostawali od Unii Europejskiej, no to Unia Europejska będzie także domagała się bezwzględnego tak naprawdę posłuszeństwa od Polski, a jeśli Polska posłuszna nie będzie, no to nie dostanie czy to jedzenia, czy to surowców, czy to energii i tak dalej, i tak dalej. Więc Donald Tusk ma bardzo wiele zajęć z tym związanych. Oczywiście przy tej okazji mydli Polakom oczy. Cały czas jedzie na tej swojej staroświeckiej ściemie takiej, bo on ściemniał już w Polsce tyle lat, że naprawdę ogłupione młode pokolenie, które nie zna tak naprawdę historii, nie zna historii, bo oni nawet nie wiedzą, kiedy druga wojna wybuchła. Ostatnio widziałem taką sondę, to daty podawane przez młodych ludzi, to był nawet jeden taki rok, padł 1978. No w tym układzie, no to ja urodziłem się jeszcze przed wojną, przed drugą wojną światową. Więc to głupie społeczeństwo wybrało tego Tuska, który oczywiście tą Polskę upokorzy i zniszczy ją do szczętu, łącznie, że zaczął już to robić poprzez niszczenie kultury. Niszczenie polskiej kultury na modłę neomarksizmu, aby tych młodych Polaków, bo tu chodzi o młode pokolenie Polaków. Młode pokolenie Polaków to jest pożywka dla Tuska, żeby tych Polaków oczywiście wynarodowić i żeby ich wynaturzyć. Oni się mają już nawet teraz jak najmniej uczyć, a mają robić to, co chcą robić, bo to zakłada neomarksizm, a żeby można było tymi Polakami młodymi, no, nowe pokolenie mówię tutaj, żeby można było nimi swobodnie panować. No, takie założenia neomarksizmu omawiałem chociażby w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Więc teraz, drodzy Państwo, Ukrainiec podciera sobie tyłek polską flagą, ale ja bym tam chciał tutaj, drodzy Państwo, dodać, że Polską to sobie tyłek podciera tak naprawdę cały świat. I tutaj nawet nie chcę oczywiście sięgać gdzieś daleko, daleko w historię. Ja bym wspomniał chociażby czasy II wojny światowej, bo nie chcę też twierdzić oczywiście, że no, w 1920 roku Polacy powstrzymali najazd komunizmu na Europę. Czyli najazd marksizmu na Europę został powstrzymany przez Polaków. No potem marksizm wrócił po roku 89, wrócił do Polski w postaci
neomarksizmu, no ale jeszcze wcześniej, po II wojnie światowej, byliśmy tak naprawdę skrępowani przez systemy komunistyczne, marksistowskie, byliśmy niewoleni, mimo że to my w czasie II wojny światowej ponieśliśmy największą ofiarę ze wszystkich po prostu narodów świata. Zdradzeni zostaliśmy przez swoich sojuszników, Anglię, Francję i także Stany Zjednoczone, które oczywiście, jak mają tylko z Polską jakiś interes do zrobienia, no to są bardzo otwarte. Natomiast to, że nas sojusznicy zdradzili, to było takie wytarcie sobie własnego tyłka polską flagą. Następnie później, oczywiście, ludzie w Polsce zniewoleni przez 50 ponad lat systemu komunistycznego, ci, którzy szli na układy na przykład z Sowietami, to byli także ludzie, którzy sobie, prawda, tyłek wycierali polską flagą. Ale żeby było, drodzy Państwo, śmieszniej, to w czasach tak zwanej transformacji, czyli po roku 89, gdzie w Polsce miała panować demokracja, gdzie wpływy Zachodu w Polsce narastały, a na Zachodzie już rozprzestrzeniała się fala neomarksizmu, wielu starych komunistów stało się wyznawcami nowego neomarksizmu i byli obecni w strukturach rządu, starzy komuniści już na służbie nowego neomarksizmu, byli obecni w tak zwanych cichych, utajnionych rządach, bo to zakładał okrągły stół przede wszystkim, że ci ludzie będą obecni, będą mieli wpływ na rzeczywistość, na kształtowanie polityki, kultury. Niekoniecznie muszą być wybierani do Sejmu, czy tam, prawda, do Senatu, czy zasiadać w jakichś spółkach Skarbu Państwa. Oni wyprowadzili tyle pieniędzy w ogóle z starej Polski, czyli z Polski komunistycznej, że pozakładali tutaj świetnie funkcjonujące interesy, że byli w stanie dzięki temu oczywiście utrzymać się na powierzchni, no i poprzez wygenerowane przez siebie kapitały, czyli ukradzione wcześniej pieniądze, mieli także wpływ zarówno na gospodarkę, czy na politykę. Między innymi, drodzy Państwo, Pegasusa PiS-owi sprzedała w zasadzie firma rodzinna, starych ubeków. No proszę sobie wyobrazić, ludzi związanych ze Służbą Bezpieczeństwa i z milicją, za to wzięli naprawdę wielkie pieniądze. Także generalnie rzecz biorąc, w Nowej Polsce, bo do tego zmierzam, drodzy Państwo, także politycy sobie wycierali polską tyłek. Tak, i tutaj nie ma myślenia w kategoriach, że tak nie było, bo tak po prostu było. Polska była w pogardzie ludzi, którzy nią rządzili, a w rzeczywistości byli sługusami jakiegoś diabelskiego, demonicznego lobby politycznego, bo to nigdy nie byli ludzie. Pomyślcie, że od 89 roku w tej Polsce nie ma porządku. Zmienia się władza w Polsce rzekomo, a generalnie rzecz biorąc, każda władza robi dokładnie to samo, co poprzednia. Gdy tymczasem jedna i druga władza, mówię tu o dwóch siłach politycznych w Polsce, nie próbuje nieustannie przekonywać ten naród, że to właśnie racja jest po ich stronie. A drodzy Państwo, no niestety tak nie jest. To są ludzie odpowiedzialni za zniszczenie Polski tak naprawdę. I teraz w sytuacji, gdy ten Ukrainiec podciera sobie polską tyłek, to jest dokładnie taka bardzo podobna, analogiczna wręcz sytuacja, gdy w sposób niejednoznaczny, bo ten polityk, polski polityk, który nie ma twarzy zupełnie, to on nie zrobi tego w sposób tak bezczelny, jak zrobił to Ukrainiec na granicy, okazując Polakom wdzięczność, prawda, za ich pomoc. Nie, on to zrobi w sposób całkowicie inny, ale dokładnie cel ten jest taki sam. Załatwić swój własny, partykularny interes, realizując postulaty jakiegoś odgórnego lobby, tak jak w tej chwili robi to po prostu niemiecki premier Polski, niszcząc tak naprawdę Polskę. To są te założenia, te analogie muszą być dla wszystkich, drodzy Państwo, jasne. I wojnę na Ukrainie rozpętały Stany Zjednoczone. Wielki, wspaniały sojusznik Polski, który podobno Polsce gwarantuje bezpieczeństwo. Wojna została rozpętana dlatego, żeby osłabić Putina i zdestabilizować jednocześnie Europę, próbując wyrwać Ukrainę z rąk Putina, bo Rosja mogłaby być potencjalnym sojusznikiem Chin w czasie III wojny światowej, Pax China, Pax Americana, więc działania Amerykanów zmierzające do tego, żeby od razu od pierwszych dni
wojny na Ukrainie, wspierać Ukrainę finansowo, prowadziły właśnie do tego, że Ukraina ma stawiać opór Rosjanom. Tym samym cały świat ma się odwrócić od Rosji. Nakładane były sankcje i tak dalej. Oczywiście, że tak się nie stało, a przynajmniej nie w takim stopniu, jakby sobie Stany Zjednoczone tego życzyły, ale upokorzenie Rosji, oddzielenie jej od świata, zsunięcie jej gdzieś tam na margines, bo to zła Rosja, która napadła, prawda, Ukrainę. Ukraina należy tak naprawdę do rosyjskiej macierzy i to, że te kraje, które kiedyś tworzyły Związek Radziecki, zostały wskutek oczywiście nacisku, bo za tym stoi także między innymi działanie Gorbaczowa, oddzieliły się, zyskując jakąś tam niepodległość. Te kraje dostały niby swoje flagi narodowe, prawda, mogły działać, podejmować jakieś decyzje, to i tak zawsze one były podległe Moskwie. Nigdy tak nie było, że tam oczywiście te wszystkie kraje, które kiedyś Związek Radziecki tworzyły, że one nagle zyskały pełną niezależność i prawda, niepodległość. Tak nie było. To w zasadzie była tylko próba pokazania światu, że Rosja się zmienia. A tak naprawdę nie da się wyrwać Ukrainy ze starego Związku Radzieckiego, bo Putin patrzy właśnie w tych kategoriach. To jest wielkie mocarstwo Rosja, które miało zostać zszargane czy rozdarte właśnie przez ingerencję Stanów Zjednoczonych, bo one miały w tym interes, ale Stany Zjednoczone już nie chcą tak naprawdę finansować działań zbrojnych na Ukrainie. Już załatwiły swój interes. Rosja, jak już powiedziałem, wskutek tej odwiecznej walki między Ameryką a prawda, Ameryką i Starym Związkiem Radzieckim i teraz Rosją, ta walka się też przenosi, więc to było działanie Stanów Zjednoczonych. I oczywiście, że tak, układ między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczył także tego, że to właśnie Polacy poniosą po części, a inne kraje europejskie mniej, ale poniosą ciężar tego, że przyjmą tych Ukraińców, którzy tam cierpią z powodu wojny, będą ich przyjmować, prawda, będą się nimi opiekować. No a teraz oczywiście wielkie humanitarne Stany Zjednoczone odwracają się tyłem. Ja bym tych wszystkich Ukraińców wziął, po prostu spakował te walizki i wysłał tam statkiem jakimś jednym, drugim czy trzecim, wysłał do Stanów Zjednoczonych. Niech sobie tam Ukrainiec w Stanach Zjednoczonych siedzi, bo Stany Zjednoczone jako wielki orędownik pokoju na świecie to jest najwyższe cwaniactwo w ogóle, takie diaboliczne tego świata. Stanom Zjednoczonym ufać nie można, oni nie gwarantują porządku, bo Stany Zjednoczone pływają na tak zwanym swoim lotniskowcu. Im tam jest bezpiecznie, oni się tam dobrze, wspaniale czują, na tym lotniskowcu oczywiście, byleby swoje interesy załatwić, byleby panować, gdzie jeszcze mogą panować, bo nad gospodarką już panować no nie mogą, a przynajmniej nie w takim stopniu, jakby chciały, bo Chiny już zdobyły tutaj przewagę. Zresztą Chiny się wcale Stanów Zjednoczonych nie boją, więc gdyby doszło do trzeciej wojny światowej, to podejrzewam, że status Stanów Zjednoczonych no, zostałby zminimalizowany w oczach świata do rozmiarów niewyobrażalnych, bo przecież przewaga Chin jest po prostu miażdżąca. Więc ja bym tych Ukraińców po prostu zwyczajnie, bez żadnego absolutnie zastanowienia, wyrzucił po prostu z Polski. Mimo że zapewne nie wszyscy Ukraińcy podzielają działanie związane z tym incydentem na przejściu granicznym w Medyce i być może takie oskarżenia nie są do końca dobre, czyli nie są w pełni obiektywne, że każdego Ukraińca należałoby traktować w ten sposób. To jednak, drodzy Państwo, to nie jest nasza wojna. To jest po pierwsze. Z Ukrainą nie stworzymy nigdy, nie wiem, być może niektórzy myślą w ten sposób, jakiegoś jednolitego narodu, nie wiem, wspólnej kultury. Ukraina jest zawsze bliżej związana z Rosją i być może także, bo te napięcia, to ciśnienie w zasadzie cały czas wzrasta, świętowanie jakiegoś banderyzmu jeszcze w tych czasach na Ukrainie jest czymś normalnym, czyli nie jest zakazywane przez rząd Ukrainy, w jakiejkolwiek by on formie czy kondycji nie był, bo jest teraz w stanie wojny, ale jeśli dochodzi do sytuacji, w których naród kultywuje czy wynosi na powierzchnię działania zbrodnicze swoich przodków, no to jest to rzecz haniebna. Więc tych wszystkich Ukraińców ja bym od razu, bez zastanowienia, wysyłał albo do Stanów Zjednoczonych, niech się Stany Zjednoczone tym problemem zajmują, albo w ogóle niech się Unia Europejska tym problemem zajmuje, bo to, jak już powiedziałem, nie są nasze sprawy, tym bardziej, że finansujemy
Ukraińców, ich utrzymanie, mają jeszcze dostać prawa wyborcze, co będzie rzeczą w ogóle skandaliczną, żeby Ukrainiec sobie w Polsce oczywiście zasiadał, żeby się mógł jako poseł w Sejmie Polskim cieszyć możliwością wpływu na kształtowanie rzeczywistości w Polsce. To jest rzecz w ogóle niedorzeczna. I teraz, drodzy Państwo, tą Polską sobie, jak już powiedziałem, tyłek wyciera nieustannie cały świat przy aprobacie ludzi wybieranych teraz na urzędy, prawda, najwyższe urzędy w państwie, urzędy rządowe, premiera, prawda, ta cała koalicja, bo to nie jest tylko koalicja związana z Koalicją Obywatelską, to jest koalicja diabelska. Przecież tam jest Chanuka w Sejmie. Chanuka w Sejmie, czyli sekta Chabad Lubawicz, bo to zdjęcie właśnie tego rabina Schneersona stało zaraz obok Chanuki. A kimże jest ten rabin Schneerson? A ten rabin Schneerson to jest niebyle jaki cwaniak obrzydliwy, powiązany. On już nie żyje oczywiście, ale ta sekta działa bardzo prężnie. Chabad Lubawicz powiązany z rodami najzamożniejszymi tego świata, między innymi z Rothschildami. Z Rothschildami, drodzy Państwo, to jest 1% najbogatszych ludzi świata. Nawet Zełenski jest powiązany z Chabad Lubawicz, dlatego że rabin Schneerson był niegdyś Ukraińcem, on się urodził na Ukrainie na początku XX wieku, więc ten 1% ludzi na świecie będzie realizował tak naprawdę odgórny plan przejęcia władzy totalnej nad światem poprzez pełne skrępowanie ludzi, ale najpierw, żeby się pozwolili ludzie skrępować, żeby to jakoś wyglądało, to trzeba ich ogłupić, dać im przywilej miałkiej wolności, gdzie będą się cieszyć oczywiście z tymi swoimi przyjemnościami w duchu neomarksizmu. Tak będzie ich łatwo prowadzić, tak będzie ich łatwo sobie podporządkować, a w razie jakiegokolwiek sprzeciwu z ich strony, ale taki sprzeciw nie nastąpi, bo jak się ducha nie kształtuje, jak się ducha w narodzie nie krzewi, no to też nie ma ludzi na tyle mężnych, którzy ulegając na przykład własnemu pożądaniu, to są ludzie słabi, nie byliby w stanie się sprzeciwić. Więc, drodzy Państwo, znowu w polskim interesie nie działa nikt, oprócz oczywiście Grzegorza Brauna, który z tą Chanuką tam w Sejmie walczył, ale Chabad Lubawicz, sekta najgorsza z możliwych, diabolicznej proweniencji, mieszka sobie w Polsce, ma się dobrze, a powiedzenie teraz, że polscy politycy wytarli sobie w ten sposób tyłek polską flagą, uchodzi za przejaw antysemityzmu. No tak, tak się mówi, antysemityzmu. To jest antysemickie działanie, gdy w istocie to działanie związane z tą aktywnością chanukową w Sejmie jest działaniem przemocowym. Więc zobaczcie Państwo, jak to wszystko jest poodwracane. Ten, kto ma władzę, ustanawia prawa, może mówić to, co jest dobre, może mówić to, co jest złe, nagradza ludzi, którzy są posłuszni systemowi, a ci wszyscy, którzy stoją z boku, którzy jeszcze walczą w ogóle o jakiś minimalny chociażby interes Polski, zostaną po pierwsze ukarani, zbesztani, społecznie napiętnowani, no a przy tej okazji oczywiście mają uchodzić za szkodników społecznych. Tak niska jest w ogóle świadomość dotycząca tego, świadomość ludzi dotycząca tego, co się w tym kraju dzieje. A więc, drodzy Państwo, taki smutny film o tym, jak to Polska jest po prostu od całych dekad ścierką dla tego świata. Największy naród świata nieszanowany przez świat. Moje, drodzy Państwo, przewidywania są takie, o czym także zresztą na kanale już wspominałem, że po prostu za 4 lata nie będzie już Polski. Kłaniam się nisko i pozdrawiam bardzo serdecznie.